pytanie. Nie, chyba zaskakowałem kogoś węża, wiesz? No. No załącz. Dobra, dobra. No. Tym razem to jest awaria opryskiwacza. Dawno nie było nic o opryskiwaczu. A John Deere tylko został przez przypadek obsikany. Sik techniczny. Skupię, trzeba na skup pojechać. Na magazyn części. Na magazyn części zamiennych węży. Oryginalny wąż. To tak. To ciśnienie to chyba nie będzie problem. Anko kolanko. Trochę Lipton z tym kolankiem. Szczerze mówiąc, chyba wolę dłuższy włożyć niż tu takie kombinacje robić alpejskie z kolankiem. Trochę tu nie pasuje, za krótki odcinek. Czekaj, daj go na ziemię. O. Krótszy myślisz? Tam tak dłuższy, nie? Nie wiem, jak się skręca, co nie chce się będzie nie działo. Nie, dajmy może ten dłuższy, bo jak się skręca, to... No, dawaj tego. No. To masz, to kurwa. Ten do zwrotu. Ten też. Kuba, co, zeszyt jest do tego? Wydania z magazynu? Tak, także na zeszyt masz na razie pod koniec miesiąca faktura. Faktura pod koniec miesiąca, dobrze. Płatne po żniwach u Grzesia dopiero. Płatne po żniwach, no, kredytowane. Trzeba poprawić fabrykę, co nie? No. Ten będzie tylko pompował, ja to. A, rozpierak. Zakręciłeś ten? Tak. Idzie? Idzie. Takie czary. Co? Takie czary. Wyszła? Pokaż, co tam się wydarzyło. A to już było wzmacniane. Drutem. A już zaczyna pękać. No tak. Lepszego nie zrobisz. Panie, to nie spawana w ogóle maszyna. A to co się tu stało? Konserwacja sprzętu. Nowe! Trochę takie przekrzywione, ale... Teraz postujemy, popukamy. No. Talerzóweczka, to wam powiem, nie same żniwa, ale pozostawiałem te działeczki pod to ugorowanie, te 5-4% czy tam 5%. No i powiem wam tak, to będzie bank chwastów, jakich mało. No, ja już widzę, tam wszystko jest, pesz. No i co, no to jest jedyna kwestia, żeby to uprawić. Nie można tego pryskać, więc tylko trzeba to do jakby czarny ugór robić, uprawiać. No i... Boże, co? Te 5% zostawione na skali całej Polski to będzie herbapol i to taki konkretny. A taki zestawik na pszenicę idzie do podniesienia trochę parametrów białeczka, czyli mamy tutaj azot z siarką i tego idzie 5 literków daje na kłosik. Ja do przodu, bo największą wagę tutaj mam z tych obywateli. Stop nasion. No tak wypadło. Jedziemy zrobić coroczny skok w rzepaku. Ojej, nie, weź. Ja wiem, dziś w tym roku niestety, no, możemy sobie przypomnieć, jak to było kiedyś. Odburny.
bo niestety, no, tak jak mówię, przymrozki zrobiły swoje, ale zaraz zobaczymy. Tutaj są te rany już. Rany już jest ten, się zaczęło się dobrze. A za goi. Bo już czoło rozcięte. Ale jeszcze, ja nie wiem, co będzie dalej. A jeszcze w rzepak nie skakałeś. Matko Boska. Prosto po krzywy mnie wysadzają. O, co tu dużo gadać. Tu mocy nabiera, ale to co przemarznięte, to już nie wróci. Bo tu jeszcze jakieś swoje doświadczenia robiłem dodatkowo. Nie no, jest mniejszy. Kurde. Wysoki jak zawsze. Znaczy wysoki jak zawsze, ale mniejszy jest troszkę, co nie? No, także to... No widać to, praktycznie każdy pęd jest. Każdy pęd ma straty. Nie, tu wszędzie powinno być, nie? Tak, tak. I to ten środek jest. No to będą duże straty. A standardowo zapowiadał się... Na 5,5. Tak, na 5,5. 5,5, bo... Tak naprawdę tutaj, no bo patrząc na, wiesz, na dół cały... Jest zdrowo. No to jest zdrowo, spoko, zdrowo, no. Nie widać chorób. Słodyżka w ogóle... Chowacz się może zdarzyć, bo akurat patrząc na ten, na to, co możemy stosować, no to ciężko to opanować, to chowacz na pewno jakiś może się pojawić. No ale tak to... Ja też zawsze na opadanie płatka mocny zabieg robię, albo jak już tam idzie, załóżmy, dawałem acetamipryt, no to bardzo mocno zakwaszam, co nie? Taka pełna dawka i mocno zakwaszam, bo... I wtedy to się sprawdza. A tak jakaś taka troszkę mniejsza i bez regulacji cieczy, to różnie to bywało. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Taka sytuacja. Jeszcze takiej wcześniej nie widziałem. Tu przedzieram szlaki. Powiem wam, ciężko się przebić. A chcę w kolejną ścieżkę wejść, żeby potwierdzić tą monkę. Była tutaj na połowie. No. I tu już widać. Skaczesz? Tu jestem. A co, on po prostu od dołu, tak? Bardziej? Tak, powinien być bardziej rozgałęziony. Ale widać to, że jest od dołu bardziej. No. Niż Guzzi. Zieloniutki. Też jest przyjechane oczywiście pędy główne tutaj. Ale to, co jest z góry, no te no, cała teraz bardziej taki napakowany, co nie? Taki jest gruby. Też buduje masą 1000 nasion. No, musimy sobie trochę popłakać, bo... Może nas miło zaskoczy. Bo jak ten... Jakby to faktycznie wytrzymało do końca, to... No... To miałbym tutaj co robić. A przy wschodach problem z pchełką był trochę, czy...? Nie, bo nie. Bo tak w wielu regionach właśnie... Nie miałem kompletnie problemu. Także tutaj wschody ładnie. Tak. Tak, bo to było... Ja to siałem po takim bardzo mocnych deszczach. Chyba spadło z 40 albo 60 litrów. I wtedy wjechałem i później znowu coś tam chyba dopadało. Także ze schodami to było dobrze. To można chwalić... I tu jestem na zmianie odmiany. O. Ty to nagrywasz tym kamerą? To jest kadru, ciekawe, bo tutaj przy... Co? Kadr zeszły się. No okej, okay, ale... W paradzie mamy, no właśnie, tą bardzo niską ryzyko elongacji pędu, a właśnie przy dziki... No i od razu po rozgałęzieniach widać, co nie? Ale to już czuć, tak, już tak, jesteśmy tak, na innej odmianie, że one są wyższe rozgałęzienia. Tak, dokładnie, patrz, tu masz rozgałęzienie, tu masz tych rozgałęzi mniej i one tak. Są w ogóle wyżej. Tak, 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 no. No ale czad. No i no tu. No i tu jest, już widać, pyk, że jest pyk, tu jest, jest odcięcie, no. Tu jest Guzzi, jest taki tak. Żółto-zielony, ten jest... No, widać. Ale to nawet, wiesz co, jak weźmiesz sobie tak ręką przejedziesz, to już czuć, że jest taki inny nawet w tym. Patrzcie, chłopaki, stop nasiona po dotyku rzepach roznadza. Rozpozna. Jakby im te opaski na oczy dać, to by... Paradiza. Guzzi. Widać, że to jest późniejsza troszkę odmiana, bo tu widzimy, jeszcze mamy jeszcze gdzieś tutaj azotu. I próba numer 3 to ja bym tutaj dał.
z dotykiem. Na smak. No wyśnie wyciągnął. No taki delikatny ten skok, ale powtórzymy. Ale patrz, dobra, dobry test. Patrz, złamało się? No prawie nie. Się nie. Proszę zobaczyć, nie złamało. Podnosimy? Podnosimy, no kurczę, strata. Trochę zniszczyliśmy, ale tak to jest. Jak nie, to trzeba testy zrobić, żeby wiedzieć, co jest w polu, co nie? To. On jest wysoki, nie, ale... Pędu, zobacz, jaki tu masz ten pęd wysunięty. Tam nie były aż tak mocno, widzisz? Mm. Tu jest dużo bardziej wysunięty ten pęd. To może być onka. No, jest. Jest, co nie? Widać. No. Darek, bo to trzeba się... Wybierz miejsce. Dobra, tak, ja wybiegam stamtąd, robię zakręt. Na pełnej pecie. Dobra, właśnie jak lecę tu. I będziecie mi chłopaki zbierać. Ja będę kibicował, Będę w nagrodzie Darwina za taka najbardziej głupią śmierć, jaką. Słuchaj, ale my tak poważnie mówiąc. No co? Słuchajcie. Nie ma, że boli. I dobry drzepak się trafił, także skok robimy. Tutaj Darek. Będziesz leciał. To chwilę zajmie, Grzesiu, tak, bo ja tutaj muszę... Tak, zrób ten. Tor startowy. Bo jeszcze będzie dron. A, dron jeszcze, dobra. Kiedyś to ja skakałem, teraz mam od tego ludzi. Chłopaki stop nasiona się zawsze tutaj poświęcają na moich polach. Nie stresujesz się, co nie? No wiesz, że to cię utrzyma. Bądź pewny mojego rzepaku. Grzesiek, wiem, że dobrze robisz ten rzepak, to czuję, że tym razem utrzymam. Do trzech razy sztuka. Będzie dobrze. Serce co prawda w gacie, ale... Panie Darku, pan się nie boi. Tak śpiewał Kazik. Mamy tych kamer tu trochę. I dron jeszcze. To co, na te schodki lecisz? Dawaj. A co mi tam? Uwaga, teraz ja. Ja tu jestem. Woo! Ej, ty naprawdę myślałeś, że on cię utrzyma. Jest. No to jaki plon przewidujesz po tym skoku? Po tym skoku 3,5 tony. 3,5 tony. No. Dokładając 40% powinno być 5,5 tony. 5,5. Normalnie, legalnie no, powinno być 3,5 to tak. 3,5 po przymrozkach. Bez przymrozków byłoby 5,5. Sesję sobie robię. Na widlaku. Tak każdy kąt?